الحمد لله وحده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الواحد الاحد الخلق الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اصحابه واتباعه الى يوم الدين وبعد. Pani Bedžela, aby pan Šťastok jedal, prosím o pomoc, jeho doktoráne, hlavně má do nebe kultová řeša. Ten, koho on poprovádí, tego nikdy poprovádí, a koho on zprovádí zdraží, tego nikdy poprovádí drogą prostą. On nie ma żadnego kultová řeša. U niego szukamy ochrony przed złem naszych dusz. الحمد لله تعالى على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في يوم عرفة يدعو الله ويتضرع إليه ويسأل الله من فضله العظيم. نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لجميع الخلائق منذ بدأ الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الإسلام هو wielkie błogosławieństwo, wielka łaska. I wtedy, gdy prorok صلى الله عليه وسلم będzie z nim pokój błogosławieństwo stał na Arafa podczas grzybki pożegnalnej, o której była mowa teraz na kazaniu. I gdy stał na Arafa i oddawał się modlitwie do Allaha subhanahu wa ta'ala, to wtedy Allah zesłał, objawił jeden z ostatnich wersetów w Koranie: dzisiaj ja wypełniłem waszego błogosławieństwa mojego nad wami i uzupełniłem, dokończyłem objawianie religii i wybrałem dla was Islam jako religię. Czyli Islam jest to religia, którą Allah, Bóg, والإسلام إنما هو دين الفطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأما أبواه فيهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الإسلام jest religią natury, religią, której rodzi się każdy człowiek. I taki bardzo tam ranek to znaczy, że właśnie to jest cenna religia, ale większość ludzi o tym nie wie. I tak jak też przekazał prorok Muhammad, pokój z nim, że każdy człowiek rodzi się w stanie naturalnym, w stanie natury i ze swojej natury jest całkowicie poddany Bogu, poddany, czyli muslim w języku arabskim. Czyli każdy rodzi się naprawdę muzułmaninem, dopiero jego rodzice czynią z niego albo czciciela ognia, albo Żyda, znawcy judaizmu, bądź chrześcijanina. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين الا لمن احب، فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى علينا وعلى هذا الاخ، فقد اراد الله له الخير في الدنيا والاخره، فاراد له الفوز والسعاده والنجاه والفلاح، فهذه نعمه عظيمه تستحق الشكر لله سبحانه وتعالى. I Bóg mówił, to znaczy, że jeśli Bóg chce poprowadzić kogoś drugą prostą, to wtedy rozszerza jego piersi, jego serce dla islamu. A jeśli chce kogoś sprowadzić z drogi, to wtedy czyni jego piersi, jego serce takim ciasnym, tak jakby
znosił się ku niebiosom. I ten, kto Bóg daje to życie doczesne tutaj każdemu. Temu, kogo ukochał i temu, kogo nie umiłował. Natomiast religię, jego religię daje tylko temu, kogo umiłował. I to, że ten brat wybrał islam, postanowił się przyjąć islam, jest dowodem na to, że Bóg wybrał dla niego szczęście w tym życiu i w życiu przyszłym. I teraz powtarzaj po imamie słowa szahady, świadectwa wiary i on będzie mówił to w języku arabskim, a ja się wam przetłumaczę. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد نسأل الله عز وجل أن يثبت هذا الأخ وأن يثبتنا على إيمانه وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن يخلص في القول والعمل وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وأن يجعل هذا يعني سببا لشكر الله الكثير أن نرى مثل هذه النماذج أمامنا فهذا فضل عظيم من الله تعالى وينبغي علينا أن نحقق القدوة والأسوة الحسنة حتى يتأسى بنا غيرنا وحتى ينتشر الإسلام في مثل هذه البقاع ويزداد الله والسلام عليكم. Dzień dobry, słowa. To jest wszyscy dzień dobry, słowa. Nie wiem, co tłumaczę. I nie rozumiem, nie wiem, co tłumaczę.